Hello, kochany widzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Moi drodzy, jest to kolejny odcinek, tak, z Minecrafta, moi drodzy, palionowo, tak, moi drodzy, wiem, że czekaliście. Witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na tym kanale właśnie z tej pięknej serii. Dobrze, widzowie, w dzisiejszym odcinku spytajcie się, co dzisiaj robimy. Oczywiście ja wam od razu odpowiem bardzo szybko. W dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć najlepszy, uwaga, najlepszy miecz na palionowie ever. Nikt takiego miecza nie ma, jak my dzisiaj zrobimy, ponieważ, co to się w ogóle stało z tym domkiem, kurde. Wiecie co? Wydaje mi się, że jest to sprawka syna paliona. Jeżeli zgadzacie się z tym, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, ponieważ lecimy do 200 tysięcy subów do końca wakacji, więc mam nadzieję, że nam się uda. Jest już 150 tysięcy, bardzo wam dziękuję. Jest to już, kurde, fajna liczba, 150 koła. Nie spodziewałem się nigdy, że tyle aż będę mieć, ale mega mi się to podoba. Dziękuję wam bardzo za wszystkie subskrypcje. Lecimy dalej. Ogólnie, jak możecie zauważyć, bo wy sobie powiecie, Dave, no ale co ty, kurde, złoty miecz będziesz tu? Nie. Słuchajcie, mam diamentowe miecze 2. Spytacie, czemu 2? Ponieważ mamy, jak widzicie, 49 level doświadczenia. Nie chcecie wiedzieć, tu nawet widać, nie, troszeczkę jeszcze wykuł tego właśnie raka, bo tego jeszcze wszystkiego nie wywaliłem, tego kwarcu, ale wykopałem tyle kwarcu, że naprawdę za niedługo możecie być pewni, że zbuduję też z tego jakąś budowlę, ponieważ, no nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale z kwarcu można budować naprawdę fajne rzeczy, więc będziemy coś kombinować, moi drodzy, możecie też napisać w komentarzu, jaką budowlę chcielibyście zobaczyć na właśnie palionowie nowym, a my po prostu przejdźmy do tego, że mamy te dwa miecze, będziemy je dzisiaj enchantować, będziemy je enchantować w taki sposób, żeby zdobyć coś fajnego, ale ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest najnowsza wersja i że tutaj diamentowy miecz już nie jest najsilniejszy, bo najsilniejszy jest neterowy. Z tego, co czytałem w komentarzach, żeby zrobić neterytowy miecz, czego jeszcze nigdy nie robiłem, ponieważ to jest mój pierwszy raz tak naprawdę w tej nowej wersji Minecrafta i nie grałem w nią długo, przyznaję się, nie grałem w nią długo, no to właśnie trzeba pójść do tego urządzenia, który tutaj ma klos, bo on już jako pierwszy miał właśnie ten miecz i zdaję sobie z tego sprawę, widzowie, spokojnie, ale my zrobimy lepszy niż on ma i z tego, co mi się pamięta, po prostu robiło się to w ten sposób. Ohoho! Właśnie! On ma 8 obrażeń, czyli troszkę więcej, ale my na razie go nie zrobimy z jednego prostego powodu. Jeżeli my go zrobimy teraz, to możemy stracić fajne enchanty, które będziemy mieli w właśnie enchancie, czyli idziemy po prostu tam zobaczyć, jak to wygląda, jakie mamy enchanty, ale zanim zaczniemy, no to jeszcze przypominam, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, kto jeszcze tego nie robi, ponieważ naprawdę, moi drodzy, warto, filmy są codziennie, a od lutego, czego nie zapowiadałem, nie od 1 lutego, chociaż nie, od 1 lutego rozpoczynamy ponownie podwójne daily na tym kanale, więc w komentarzu proszę was, żebyście napisali gry, bo będą inne gry, nie tylko Minecraft, będzie oczywiście Minecraft palionowy wieczorem zawsze, ale jakie chcecie inne gry też na tym kanale, które byście z chęcią zobaczyli po prostu na tym kanale dodatkowo, czyli filmy po prostu, które no, znaczy gierki, które na przykład na mnie jakieś Brawl Stars chcecie, albo Fortnite, coś wszystko piszcie w komentarzu, bo naprawdę w to będziemy celować, żeby zagrać we wszystko. A my po prostu zaczynamy, bo obiecałem wam w styczniu podwójne daily, że będzie znowu, a zlałem temat, bardziej niż że zlałem, ale byłem mega zmęczony po grudniu, bo naprawdę było ciężko robić podwójne daily, ale zrobimy znowu podwójne daily na głównym kanale, może coś jeszcze na plus, jakaś dodatkowa seria, wszystko zobaczymy w swoim czasie. Dobrze, widzowie, zaczynamy po prostu odcinek, jest książeczka, tak, mamy tutaj piękny enchancik przygotowany przez tutaj chłopców. Jest z tego co widzę klos na serwerze, ale nie będziemy dzisiaj z nim integrować. Po prostu to jest odcinek solo, tak? Robimy najlepszy miecz w palionowie po cichu, żeby nikt nie wiedział. No i to ma odrzut. Czy my chcemy mieć na mieczu odrzut? Naprawdę, no musimy wziąć, ponieważ chcemy mieć coś lepszego, prawda? Więc dajemy sobie ten odrzut, żeby już zniknął nam ten słaby enchant. Więc weźmy to. No ten odrzut to nie jest akurat powód do dumy. Ostrość 3. Bo wiecie, że jest ok, ale tu też nie jest powód do dumy, więc te dwa miecze raczej są syfem, ale ja muszę sprawdzić jedną rzecz, ponieważ nie wiem jednej rzeczy co do enchantów, czy da się właśnie zenchantowany miecz przemienić w później nieterytowy miecz. Chyba się nie da, z tego co mi się wydaje, nie powinno się dać, aczkolwiek można to sprawdzić. Sztabka. Da się już zenchantowany, ale będzie miał gorszy, a nie, będzie miał taki sam enchant. Co? Ej, to jest super, a da się żelazny? Nie, żelaznego się nie da, czyli trzeba diamentowy. Okej, no to jest po prostu dla mnie nowość, ten cały sprzęt. No ja tą sztabkę, jak wiecie, na dwóch poprzednich odcinkach, dwa dni temu, bądź trzy na odcinku kloca znalazłem właśnie takie jedno, więc udało mi się dzięki temu właśnie robię sobie ten miecz. Ja powiedziałem właśnie nawet wtedy, że to będzie na odcinku, to było chyba na live, więc moi drodzy, no subskrybujcie kanał, dzwonię, że chcecie więcej live'ów, żeby być po prostu na bieżąco, tak? No i teraz zobaczmy, jaki będzie miecz następny. Nie możemy sprawdzić, dobra. Wiecie co, mamy dzisiaj dużo tego levela. Ja cały ten level postanawiam zainwestować po prostu w miecze, żeby były te miecze dobre, żeby to były najlepsze miecze, jakie będziemy mieli, czyli naprawdę wydaje mi się sporo diamentów, mam tych diamentów 14, wydaje mi się, że mam gdzieś jeszcze więcej, ponieważ chociaż nie, ostatnio nagrywałem sporo odcinków, że rozdaję diamenty, nie? No, wiecie, czekaj, co to jest? Uważaj, Dave, chroń paliona? To palionowie jest coś, palion jest w niebezpieczeństwie? Ej, może dlatego ma zniszczony ten domek, ej?
Ej, może to ktoś zniszczył, a nie, tak jak myślałem, że syn. Ej, dobra, to może być tak. Klos, przyjdź do mnie, do domu jest sprawa. Byłem stary, to stoi żaw. Wyszedł z serwera teraz. Kurde, no to nie, no to dzisiaj z Klosem nie porozmawiamy, ale ten temat też trzeba zagłębić, tak? Dobrze, tutaj mamy jeden miecz, który widzę, że jeszcze nie użyłem. Czy tu są jakieś? Tutaj nie ma. Ja ogólnie jestem za tym, żeby podkładać sobie troszeczkę niepotrzebnych itemków, mamy ich naprawdę sporo. A jak wiecie, w ekwipunku przyda się najbardziej właśnie tu teraz, w tym momencie, rzeczy, które... Czekajcie, że tam jest woda. Tam nie ma wody. Byśmy spadli znowu, kurde, właśnie w taki sposób, który nie chcemy, czyli musimy iść po prostu normalnie. Ja w ogóle, wiecie co, czy ja mam wiadro? Nie mam wiadra, to wiecie co, skoczymy sobie szybko na dół, zejdziemy troszeczkę HP, ponieważ z tego co widzę, już mi braknie bąbelków, ale zejdziemy sobie też uzupełnimy tą wodę, żeby tam właśnie nie było czegoś takiego, że jest ktoś tam w stanie zginąć, zejdzie mi z pół serduszka, no niestety nie byśmy w stanie szybciej tutaj zejść. Okej, gdzie ja mam itemki? Ja wszystkie itemki mam tutaj, ponieważ oni mi to przenosili. Nie mam... Nie! Co tu robił do jasnej czubci Creeper. Widzowie, jestem oburzony tym zachowaniem i mam dość, bo naprawdę Creeper będzie mi wchodził w trakcie odcinka do domku, do miejsca, gdzie jest wszystko oświetlone. No tu nie jest, przepraszam. To naprawdę zrespiłeś się w tym małym kawałku. Jezus święty, no nie wytrzymam zaraz, musimy po prostu, no... przełknąć to, tak? Dobrze, mamy na szczęście tutaj wiadro wody, więc sobie je wylejemy, żeby tutaj żaden już nam troll nie śmieszkował, tak? Odłożymy sobie też od razu to wiaderko. No nie mamy więcej diaksów, mamy jeden miecz, który wykorzystamy na enchant. Te dwa miecze sobie odłożymy, bo one są, nie, no nie oszukujmy się, no są słabe, widzowie, no nie oszukujmy się, są słabe. Ale z tego, co ja widzę, nawet nie odbuduję strat, no. Jezus święty, dobra, postawimy taką smutną doniczkę na razie, bo nie mam na razie materiałów chyba, żeby to odbudować. Może, że mam? Ale nie, no raczej nie mam, beczkę mam, no beczka nie pomoże, prawda? Lazurytu nam raczej starczy, aczkolwiek czy ja tutaj mam więcej? Nie mam nawet więcej, więc niestety nie zaczerpniemy więcej. No ja z lazurytu mam tak, że go nigdy nie zbieram, więc no może pora zacząć, może to jest właśnie powód, żeby zacząć, ale na razie o tym nie myślę, ponieważ no ten lazuryt zawsze się tam jakoś u kogoś znajdzie, prawda? No ale dobrze, przejdźmy właśnie do wzięcia udziału w budowaniu kolejnego miecza, tak, prawda? Ja w ogóle poszedłem po drewno, a tego drewna nie... A nie, mam jakieś drewienko. Spoko, spoko, spoko. Ja tu chcę tylko patyki, żeby robić mieczyki. Okej, więc bierzemy tutaj tak. Gdzieś jest crafting, na pewno w domku od kloca. Okej, dzień dobry. Dzień dobry. Robimy mieczyki, widzowie. Zróbmy dwa. Chociaż nie, wiecie co, nie marnujmy zasobów. Czy ja mam crafting? Mam crafting koło siebie, więc postawimy ten crafting przy właśnie enchancie i będziemy po prostu patrzeć, ile musimy mieczy stworzyć, żeby w końcu wypadł jakiś super. Okej, patrzymy teraz. Pierwszy miecz z góry. Niezniszczalność 3. To jest dobry początek miecza. Mamy to. Mamy najlepszy miecz w grze, jaki jest dostępny. Niezniszczalność 3, ostrość 4, szerokie ostrze 3, zaklęty ogień 2. Nie ma lepszego dostępnego miecza. Okej, dobra. Teraz, w tym momencie, wystarczy tylko... Ja bym, wiecie co jeszcze zrobił? Ja bym zrobił tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie zdobył miecz, który ma ostrość 4 drugi, żeby można było po prostu, widzowie, wiecie, lecieć dalej z tematem, please. Szerokie ostrze 3. To ma szerokie ostrze 3, ale jest szansa, że tam będzie jeszcze ostrość. Nie ma. Kurde, ale warto próbować, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, warto próbować z tego względu, widzowie, że po prostu, jeżeli my zdobędziemy jeszcze teraz w tym momencie kolejny miecz, który będzie miał ostrość, oj to nie ten, sorki, gdzie jest ten miecz, który stworzyliśmy, tu, zmora stawonogów, no jest szansa, aczkolwiek odrzut, odrzut mamy? Nie mamy tu odrzutu, to połączymy te dwa, ej, tu będzie naprawdę, mi się wydaje, mocny miecz. Okej, ja jeszcze mogę z tego, co widzę, zrobić tylko jeden na 30. Nie, dwa będę mógł zrobić, więc zróbmy te dwa. I zaraz to będziemy działać, po prostu będziemy oglądać, czy jest ostrość. Zmora stawonogów znowu. No musimy go wziąć i tak, więc weźmy. Pusty miecz, słaby, a weźmy jeszcze jeden, weźmy jeszcze... Zaklęty ogień, Boże, bądź ostrość. Nie ma ostrości. Dobra, musimy połączyć tak. Szerokie ostrze już mamy, czyli to jest totalnie do wywalenia. Zmorę stawonogów będziemy mieli. No można ją niby połączyć, więc coś może pokminimy. Odrzut 2, zaklęty ogień. Nie mamy na tym mieczu odrzutu, ale odrzut przyjdzie stąd. Więc okej, więc ten też jest do wywalenia. Nie da się mieć większego odrzutu niż 2. Dobrze, więc w takim razie z takimi mieczami udajemy się do kowadła. Ja nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek na serwerze w chwili obecnej ma postawione kowadło. Ej, teraz naprawdę wam mówię. Nie wiem, czy ktokolwiek też ma żelazo w skrzynce, ponieważ ja szczerze wam mówię, że ja żelaza całego nie mam, bo wykorzystałem. Więc niestety my tutaj nie zrobimy żelaza, już nie zrobimy raczej kowadła. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś w domku ktoś powinien mieć żelazo. No po prostu pochodźmy, poszukajmy, ponieważ żelazo nam się przyda do tego, żeby po prostu, moi drodzy, zrobić sobie kowadło, tak? Żeby mieć kowadło. Oj nie.
O, wow, to był ryzykowny skok, naprawdę, prawda? Powiedzcie tutaj, no, był to ofensywny skok, aczkolwiek trzeba było czasem taki wykonać. Dobrze, idziemy teraz szukać kowadła, ponieważ no kowadło bardziej żelazo bym tutaj chciał znaleźć. Widzę, że w piecyku nie mam. Tutaj też również tego przedmiotu nie mam. Może być w domku, aczkolwiek nie obiecuję sobie, bo wiem, jak wyglądają moje zapasy w domku, tak? Do syna nawet nie wchodzę, bo to jest złodziej, wszystko, co jest u niego jest skradnięte, więc lepiej weźmy się tutaj, skupmy na naszych, kurde, tutaj rzeczach, gdzie my to możemy mieć, prawda? I po prostu zaraz ogarniemy sobie ten mieczyk. Mi się wydaje, widzowie, że my taki mieczyk naprawdę solidny już mamy, ale ja po prostu chcę go jeszcze dopracować do perfekcji. 12 żelaza, bardzo... Ja mam drugą sztabkę netherytu! Ej, yo, nie wiedziałem tego i to musi być jakaś... Albo mi ktoś wziął? Ej, ja miałem cały czas wrażenie, że mamy tylko jedną sztabkę netherytu. Widzowie, wiecie, co to oznacza? Że my możemy zrobić jeszcze jedną netherową rzecz na dzisiejszym odcinku, ale nie wiem, co by to miała być za rzecz. Nie chcę robić też... Kurde, my też nie mamy teraz levela, żeby zenchantować killów. Dobra, widzowie, po prostu zobaczymy, jaki nam killów też wyleci z enchantu. Weźmy sobie tą drugą tabliczkę, bo to się może prawda przydać. Ale kurde, powiem wam, że no, jest śmiesznie. Dobra, weźmy sobie na dół, czy jest żelazo. Boże, żebym ja nie miał ani grama żelaza, to jest po prostu jakiś totalny wstyd dla mnie. No przecież całe żelazo wydałem naprawdę, to jest naprawdę niesamowite. Bym wręcz powiedział... Bardzo dziękuję. No, ale niestety nie podziękuję sobie w tym momencie, bo niestety nie mamy żelazka. Okej, tu jest jedna skrzynka, gdzie jest żelazo. Mamy żelazo, widzowie, mamy żelazo. Wiedziałem, że gdzieś mam, ale właśnie nie powiem w którym miejscu. Okej, postawmy sobie crafting w jakimś miejscu. Tu się i tak przyda crafting, więc go postawmy. Postawmy sobie dwa. O, tak będzie ładnie tutaj wyglądać. I teraz robimy sobie kowadło. No jak to nie mogę, no przecież jak to nie mogę zrobić kowadło. No ja wiem, że tam są potrzebne bloki, Ja sobie zdaję z tego sprawę, mordo. Ale jak się robi dokładnie kowadło. Wpisz mi kowadło, kowadło. No jak się robi kowadło, no? To nie jest tur kowalski, co ja chcę zrobić. Ja chcę kowadło. Jezus święty, dlaczego tak, kurde, głupia ta nie pokazuje mi, jak zrobić kowadło? Dobra, sami zrobimy. Z tego co pamiętam, to było jakoś tak. Tak i tak? No nie, widzowie, jak ja nie zrobię dzisiaj kowadło, to mi po prostu trafi totalny szlak. Kowadło. O jest, teraz się pojawił. No, tak się robiło kowadło. Dobra, mamy kowadło, pięknie. Postawmy sobie tu i zobaczmy, ile połączenie tych dwóch mieczy nam wyjdzie. Czyli tego i tego. 7. 7, ale patrzcie to. Zmora stawonogów, z tego co widzę, już się nam tutaj nie zaliczy, ale zaliczy się odrzut. Pytanie, czy my odrzut chcemy? Odrzut raczej może się przydać. Szerokie ostrze już tutaj chyba jest, tak? Dobra, weźmy ten miecz, nazwijmy go potężniaczek. Okej, okay, i teraz z potężniaczkiem udajemy się, widzowie, do enchantu, żeby go zrobić po prostu na netherytowy, bo dopiero on wtedy będzie potężny. Teraz jeszcze nie jest, teraz to jest początek. Teraz to jest początek potęgi robienia miecza. Musimy iść do kloca, bo on ma właśnie tamto narzędzie do zmieniania tego. O, przyszedł nam znowu ziomek z tym, spoko. I po prostu teraz, w tym momencie, to będzie naprawdę najpotężniejszy miecz na palionowej. Nikt takiego miecza nie ma. Jestem tego przekonany, ponieważ kloc tam ma jakieś netherytowe, ale słaby, z enchantów. Palion to nawet nie ma podziemiętowego, a my po prostu tutaj wchodzimy z grubej rury. Po prostu, widzowie. Potężniaczek, niezniszczalność 3, ostrze 4, to jest jeszcze do dopracowania, ok. Szeroki ostrze 3, zaklęty okien 2, odrzut 2. Ten miecz jest oficjalnie nielegalnym mieczem na palionowie. Nikt takiego miecza, widzowie, ja nawet nie mam zbroi całej, bo widzicie, że nie mam butów, a jestem w posiadaniu takiego miecza, który możemy sobie w sumie przetestować, ponieważ ja jestem ciekaw, jak on jest w stanie kosić przeciwników. Na pewno to nie jest tak mocno jak Tiger Sword kiedyś, ale... Ale patrzcie, no mamy na dwa hity, myślę, zombiaczka. No ten odrzut, my właśnie tutaj się obawiamy o ten odrzut, że będzie strasznie utrudniał walkę w PvP, ale jest w miarę okej, więc myślę, że wygląda to dość spoko, no i mi się ten miecz, widzowie, bardzo podoba. A ja w tym momencie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zdobyliśmy dzisiaj najlepszy miecz. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy coś wam się podobał odcineczek i widzimy się jutro na kolejnym odcineczku z Minecrafta. Oczywiście jest daily, więc zapraszam was do jutrzejszego odcinka. Do usłyszenia. Elo!